Dzień dobry, witam wszystkich. Mamy 20 dzień lutego. Łukasz Fiołek z tej strony, Fibonacci Dream School. Bitcoin interwał H1 tym razem. Tutaj pojawia nam się bardzo ładna projekcja układu harmonicznego, układu zewnętrznego. Tak naprawdę w tym dokładnym schemacie, w tej formacji są najważniejsze dwa punkty. Właściwie ich położenie, punkt B na wysokości 61,8. Tutaj widzimy, że reakcja była bardzo ładna, pewnie 11,5 tysiąca. No i oczywiście najważniejszy punkt D, tak zwany punkt decyzyjny, który wypada na wysokości zewnętrznego mierzenia, tak jak tutaj jest to widoczne, 161,8, także 12660 to jest dla mnie taki poziom według mnie do zaatakowania, no uważam, że reakcja podażowa nastąpi. To jest oczywiście układ harmoniczny Kraba, czy ten najgłębszy z układów harmonicznych, jaki może się na wykresach pojawić. Jest to bardzo, bym powiedział, wymagający układ, bo ze względu na to, że ta fala CD, co zresztą też widzimy, ona się po prostu rozciąga w czasie, natomiast warto na pewno ten poziom wyczekać. Podsumowując, miejsce docelowe tych wzrostów uważam, że może sięgnąć nawet tego zewnętrznego mierzenia 12660. Tutaj oczekujemy jakiejś reakcji podażowej.